Michaela Koczwara, ale z domu Mrozek, tak. W Źródle, jak długo? Jakieś 25 lat. Właśnie, czyli praktycznie tyle, ile ma ten spektakl taneczny, tak, tak. Bo to jest dzisiaj takie ćwierćwiecze. Dokładnie. Okej, okay, tutaj o, już widzę kolejny. Mama, też żeby nie było. Pięknie, pięknie, czyli studzienna w całej klasie, tak, tak. Jasne. Jak się podchodzi do takiego historycznego spektaklu, do takiego wydarzenia, które jednoczy pokolenia tancerzy za Źródła? No na pewno jest to zupełnie coś innego niż nasze tradycyjne koncerty. Ja właśnie ostatnio mojej przyjaciółce pisałam, że jakoś tak w ogóle jestem taka podjarana, nie wiem, czy tak mogę powiedzieć, ale naprawdę mega się cieszyłam na ten koncert. Kosztowało nas to naprawdę dużo, dużo wysiłku, dużo, dużo prób było, dużo czasu trzeba było poświęcić, bo praktycznie ostatnimi czasy co weekend mieliśmy próby, ale naprawdę cieszę się, że za chwilę tam na scenę będziemy mogli wyjść i zaprezentować widowni, która widziałam, że się tam licznie zebrała, to co przygotowaliśmy i kawałek historii, że przywolicie mogę przedstawić. Historia, tak. Bo dzisiaj już nie ma takich wydarzeń, nie ma takich imprez. Są pewne elementy do dzisiaj zachowane, ale tak naprawdę dzisiejsze wesela przypominają Hollywood, a nie tradycje. Dokładnie, dokładnie tak jest. A tutaj rzeczywiście zobaczymy, jak to kiedyś było, jak w ogóle już same zolety wyglądały, bo to nie tak jak teraz, że napiszemy na czacie jakimś, tylko rzeczywiście tam trzeba było poprosić i o zgodę rodziców i no, nie, wyglądało to zupełnie inaczej i to będziemy mogli dzisiaj zobaczyć na scenie. Bo to w końcu była poważna i jest sprawa wziąć partnera na całe życie. No dokładnie. Dzięki bardzo. Dziękuję.